Witajcie kochani, w dzisiejszym programie chciałem omówić kilka słów na temat szkodliwych rzeczy, które mogą się znaleźć w naszym domu. Mam przed sobą tutaj mój dysk, to jest to właśnie jestem ja. Tak wygląda mój dysk. I ten dysk tutaj jest w środku, jest taki po prostu, no ma taką jakby spiralę, prawda? Tak jak każdy dysk. No i o co tu chodzi? Po prostu te dyski, jeżeli są ustawione płasko w naszym domu, w naszym pokoju, one nam mogą szkodzić. One mogą powodować zaburzenia w polu elektromagnetycznym. Znaczy w naszym domu może być zaburzenie magnetyczne w związku z tym, że posiadamy dysk, który jest położony płasko. Jeżeli dysk jest w pozycji pionowej, a więc w takiej, że stoi po prostu pionowo, on nam nigdy nie zaszkodzi. On będzie zawsze po prostu dobrze promieniował, nie będzie to szkodliwe promieniowanie, prawda? A jeżeli on będzie położony poziomo, płasko, no to wówczas on będzie dawał nam promieniowanie no, niezbyt pozytywne, co chciałbym wam wszystkim powiedzieć. To sama sytuacja tyczy się płyt gramofonowych, tych starszych płyt z winilu. One też, jeżeli leżą płasko w jakimś miejscu, są pokładane na stosy, w jakimś kącie, w naszym pokoju, będą po prostu nam szkodzić. Jeżeli macie, drodzy kochani, jakieś gwiazdki w waszym pokoju, naklejane, pomalowane, jakieś półksiężyce z ostrymi zakończeniami są powieszone, czy to z metalu, czy to są z miedzi, czy to są zwykłe malowane takie księżyce zaoszczone, czy macie flagę Turcji, która ma gwiazdę i ma półksiężyc, no to niestety, drodzy kochani, będziecie narażeni na oddziaływanie szkodliwych promieniowań. Ja też chciałbym dodać, że pustaki robione ze szlaki, budowanie domów, które są ze szlaki, też oddziaływanie szlaki na zdrowie ludzi też jest szkodliwe po prostu. Nie polecam robienie domów z pustaków, które są odlewane ze szlaki, ponieważ szlaka też oddziałuje negatywnie. Co innego jest, jeżeli doda się pewien taki produkt, o którym ja wiem, który jest zrobiony z minerałów, no wówczas jakby działanie tego jest jakby zmniejszone, prawda? Ale jeżeli osoby budują swoje domy z produktów syntetycznych, chemicznych, z jakichś żywic, które potem przez całe lata ulatniają się z murów danego domu, no to wówczas, drodzy kochani, będziecie mieć problemy ze zdrowiem w tym domu. Mimo, że on będzie bardzo nowoczesny, że on będzie elektroniczny, że kuchnia będzie bardzo super fajna i że będziecie mieć piękną podłogę i okna przepiękne. I jeżeli mury są i farby, którymi malujecie dany dom, są szkodliwe, jeżeli produkty chemiczne i żywice specjalne, które używacie do spajania pewnych pustaków, są chemiczne i są szkodliwe i ulatniają się związki z tych produktów, wówczas będziecie zapadać na waszym zdrowiu. To jest automatyczne i to jest chyba logiczne dla każdego, prawda? Dlatego polecam budownictwo ekologiczne z tych materiałów, które były używane przez całe setki lat, przez całe tysiąclecia. Może to być drzewo, może to być wypełnianie fug na przykład wełną owczą, która jest zdrowa, która jest pozytywna. Jak to robili górale w naszych górach, mieli po prostu ubrania naturalne, używali wełny owczej do robienia swoich domostw, kryli swoje strzechy naturalnymi produktami. Oni byli bardzo silni, mieli dużo siły, mieli dużo energii. W dzisiejszych domach, które są jakby robione bardzo nowocześnie, nieraz wielokrotnie możemy się sparzyć, ponieważ produkty, które są używane do budowania naszych nowoczesnych domów, mogą oddziaływać negatywnie na nasze zdrowie. Ja też na przykład nie polecam domów czy tam jakichś takich miejsc, które są kryte eternitem. Już wiadomo, że przez Unię Europejską eternit jest zakazany w całej Unii Europejskiej. Także trzeba to po prostu zutylizować, jeżeli się ma jakiś dom czy cokolwiek kryte eternitem, ponieważ eternit jest rakotwórczy i jest szkodliwy dla zdrowia. To powiem wam otwarcie i to nie żadna tajemnica, ponieważ to już wiele ludzi na całym świecie, w całej Europie wie o tym, że eternit jest szkodliwy. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, skomentować, iż posiadamy aronit, odpromiennik ekologiczny, naturalny, który jest bardzo dobry dla naszego zdrowia. Odpromieniowuje, daje nam siłę, energię. Ten właśnie odpromiennik możecie zakupić na linku pod naszym YouTube'em. Jak również posiadam podkładki, jeżeli ktoś zainteresowany może tam zajrzeć. Także dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.